Wracamy po przerwie z naszym programem Gość Zawodowiec i dzisiaj naszym gościem jest Marek Marciniak, który jest głównie analitykiem, ale także i trenerem. Pracował na arenie ogólnopolskiej, można powiedzieć, że też na arenie międzynarodowej. Witam cię, Marku. Witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. To na początek takie pytanie, bo urodziłeś się w Giżycku, to powiedz mi, jak w ogóle się zaczęła ta twoja przygoda z futbolem? Byłeś piłkarzem, czy od razu wiedziałeś, że jednak to trenerka jest tym, co chcesz robić? Tak, byłem piłkarzem. Grałem na mazurskich boiskach na pozycji środkowego pomocnika, takiego bardziej rozgrywającego. Niestety moją przygodę z piłką przerwała kontuzja kolana. Zerwałem kilkukrotnie więzadła krzyżowe. I ta droga musiała zostać przerwana, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy zawsze myślałem o sobie jako trenerze. Pamiętam do dziś, jak mój pierwszy piłkarski idol David Beckham przechodził do Realu Madryt i zastanawiałem się, jak trenerzy umieszczą go w składzie Galacticos i robiłem sobie notatki właśnie, jak ta drużyna mogłaby być zestawiona i tak dalej, więc tak się zaczęło od tak naprawdę kontuzji. Natomiast jeżeli chodzi już stricte o pracę trenerską, to ona rozpoczęła się w sezonie 2010-11, w momencie jak zostałem studentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i poszedłem na staż do Lechii Gdańsk, o czym mało osób wie, ale Lechia kiedyś organizowała takie staże właśnie, w którym można było przejść przez wszystkie szczeble od piłki dziecięcej do pierwszego zespołu. Natomiast po zakończonym stażu nie było możliwości do tego, żeby tą współpracę jakoś rozwinąć i zdecydowałem się na rozmowę z Arką Gdynia i w 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę najpierw na zasadzie stażysty, potem jako drugiego trenera, a z czasem też pierwszego trenera takiej drużyny rezerw U15, U16, co było dla mnie dużym doświadczeniem, bo ja świeżo po licencji UEFA B, którą zrobiłem w 2013 roku, otrzymałem taką możliwość, więc można powiedzieć, że na głęboką wodę zostałem rzucony bardzo szybko. No właśnie o to się chciałem ciebie zapytać, bo miałeś bodajże 21 lat, gdy rozpoczynałeś tą pracę w Arce Gdynia. Jak ty wspominasz tamten okres? Czy on cię jakoś ukształtował jako trenera? Niewątpliwie. Tutaj duża zasługa dla Łukasza Radziemińskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj Łukasz pracuje na poziomie profesjonalnym, bardziej jako trener motoryczny, natomiast on mnie wprowadzał do całego tego świata piłki nożnej nie tylko pod kątem takim stricte techniczno-taktycznym, ale też wysiłkowym, bo Łukasz specjalizuje się w fizjologii wysiłku i przez bardzo długi okres współpracował z profesorem Zbigniewem Jastrzębskim, który znany jest chociażby z pracy przy reprezentacji Polski za czasów trenera Pawła Janasa, czy Legii Warszawa trenera Michniewicza. I Łukasz takim swoim metodycznym podejściem i otwieraniem się na zagraniczne trendy, bo Łukasz jeździł na staże na przykład do Hanoweru 96, kiedy ta drużyna grała jeszcze w Bundeslidze i innych znanych klubów niemieckich, dał mi taką podstawę do takiej branży ściśle piłkarskiej. Natomiast drugą niezwykle ważną osobą w moim rozwoju był mój współlokator Szymon Pietrzak, którego też chciałbym pozdrowić, bo Szymon jest trenerem przygotowania motorycznego i on podczas codziennych rozmów na stacji zawsze motywował mnie do tego, żeby szukać, żeby czytać, żeby zadawać pytania, żeby znajdywać odpowiedzi, żeby pisać, rysować, skreślać, wyrzucać do kosza. Więc ten okres akademicki był dla mnie bardzo taki bogaty, jeżeli chodzi o naukę u podstaw. No właśnie, a później jakby takim twoim miejscem pracy był Lech Poznań i tam z tego co wiem, to mogłeś współpracować między innymi z Nenadem Bielicą czy Iwanem Dziurdziewiczem. Czy dużo się nauczyłeś od tych trenerów? Jeżeli chodzi o tych dwóch trenerów, to ja pracowałem jako analityk statystyczny.
nie jako analityk sensu stricte, czyli osoba, która wycina klipy, znajduje jakieś rozwiązania, tylko na bazie danych Instata ja przekonwertowywałem te informacje i dostarczałem esencję tych rzeczy. Jeżeli chodzi o trenera Bielice, to miałem możliwość bycia na takim tygodniowym stażu w okresie przygotowawczym u niego i rozmawialiśmy dużo na temat metodologii pracy trenera, na temat periodyzacji taktycznej, na temat doboru środków treningowych i ta współpraca i taka bliska, ale też zdalna, bo ja bardzo często wysyłałem po prostu swoje wnioski z poziomu Akademii we Wronkach, dała mi bardzo dużo takiej kuchni, jak wygląda ekstraklasa, jak wygląda czołowa drużyna bijąca się o medale, bo wiemy, że Lech wtedy walczył i w finale Pucharu Polski i o mistrzostwo, po rundzie zasadniczej był na pierwszym miejscu w lidze i to mi dało bardzo dobry obraz tego, jak wygląda sam proces treningowy i rywalizacja na najwyższym poziomie w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z trenerem Dżurdziewiczem, to tutaj było o tyle fajnie, że tutaj mieliśmy cotygodniowy kontakt twarzą w twarz. I siadaliśmy w gabinecie, rozmawialiśmy o konkretnych zawodnikach, rozmawialiśmy o konkretnych parametrach i podejście trenera Dżurdziewicza było dość bliskie do tego, jakie prezentował trener Bielica, jeżeli chodzi na przykład o wprowadzanie młodzieży. Taką lekcję, którą wyniosłem od trenera Dżurdziewicza, to było to, żeby zawodników młodych traktować tak samo jak zawodników dorosłych, żeby nie dawać im za dużo tej taryfy ulgowej, dlatego że oni są w cudzysłowie gotowym produktem i oni muszą się spełniać już na tym najwyższym poziomie. I widzimy, że ta młodzież Lecha rzeczywiście ma już taką mentalność. Czy to Kuba Moder, Kuba Kamiński, ale też zawodnicy będący jeszcze w Poznaniu, jak Filip Przymczak czy Filip Marchwiński. I to moim zdaniem jest dobra nauka dla wszystkich, żeby od młodzieży po prostu wymagać, bo oni są tak samo ważni jak zawodnicy doświadczeni. To powiedz mi, kiedy tak naprawdę gdzieś tam zrozumiałeś i skąd to się wzięło u ciebie, taka ta pasja czy coś do analizy tych meczów? Czy ty jakby od początku wiedziałeś, że jakby ta analiza to będzie to, co głównie chciałbyś robić, czy to jakoś tak przyszło z czasem? Znaczy, ja głównie jestem trenerem, a analizę traktuję jako taką pracę domową, którą trener musi odrobić. Dla mnie to jest nierozerwalny element i to się zaczęło od mojej przygody koszykarskiej, bo ja oprócz grania w piłkę grałem też w koszykówkę i jak sam wiesz, dane koszykarskie są ogromne. Punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, można by wymieniać w nieskończoność i jak byłem dzieciakiem i grałem w Mamrach na przykład, to zawsze sobie wyobrażałem, że piłkarze, którzy są na tym najwyższym poziomie, muszą mieć takie informacje. I w momencie, w którym przyszedłem do Arki, uświadomiłem i zobaczyłem, że tego nie ma, byłem w dużym szoku. I zacząłem robić to sam. Opracowałem taki własny arkusz, gdzie kodowałem wszystkie zdarzenia i potem przenosiłem te zdarzenia z kartki papieru na arkusz Excela. I wychodziły mi konkretne dane i pierwszym moim testem tego typu analiz była drużyna juniorów młodszych Arki Gdynia, grająca jeszcze w makroregionalnej lidze juniora, przed centralnymi ligami juniorów. I tam zobaczyłem, że uzyskuję bardzo dużo informacji, których nie jestem w stanie uzyskać gołym okiem, no bo na przykład nie jesteś w stanie określić, na ile kontaktów średnio gra poszczególnych zawodnik. A tutaj, jeżeli wyliczysz średnią drużyny i sprawdzisz, że ten zawodnik gra na większą liczbę i spowalnia grę, to możesz to zastosować potem w treningu i wyeliminować tą przypadłość. Więc to tak naprawdę wzięło się z koszykówki, ale to jest narzędzie do pracy treningowej, bo ja to stosuję, czy to kiedy pracowałem w Arce, czy to kiedy pracowałem w Lechu, ale też przy samodzielnych projektach, takich jak Bałtyk Gdynia czy Narew Ostrołęka, ale też
teraz nawet jak wykonuję treningi indywidualne, to nagrywam te treningi i analizuję je z różnymi zawodnikami po to, żeby oni mieli obraz tego, jak trenują. Dlatego, że piłkarz więcej trenuje niż gra. I to też jest ważne, a trochę zapomniane mimo wszystko, żeby podnosić taką większą świadomość czysto treningową. Okej, to zdradź nam proszę, jak to się stało, w jaki sposób trafiłeś do firmy i do Instat, bo to jedna z największych, bodajże chyba największa taka firma od analizy na świecie. Tak, tutaj łączy się moja relacja z Przemkiem Łagożnym, który pracował m.in. w Legii Warszawa, a z którym poznałem się na kursie UEFAB w Grodzisku Wielkopolskim. Przemek polecił mnie do pracy w Instacie i tak nawiązaliśmy kontakt na początku 2018 roku i po przejściu krótkiej rekrutacji przeszliśmy do rozmów na temat dołączenia do zespołu Instata. Natomiast ja, wiedząc, jaką mam pracę w Lechu, od razu zaznaczyłem, że interesuje mnie przejście do Instata tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli będę miał możliwość pracy na Mistrzostwach Świata. Taką możliwość dostałem, więc pożegnałem się z Lechem i trafiłem do Instata. Nie ukrywam, że początki były trudne, dlatego że adaptacja do pracy w nowym języku, ona wiąże się z czasem. Pierwsze moje analizy przeciwnika trwały 2 dni, potem wykonywałem je już kilka godzin, kiedy miałem opanowaną i tą warstwę właśnie językową, ale też techniczną, gdzie szukać jakich akcji, jakich zdarzeń na boisku i jak opanować całą platformę do tworzenia raportów. I nie ukrywam, że praca w Instacie dała mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o moje podejście do futbolu, dlatego że pracowałem z klubami i reprezentacjami na wszystkich kontynentach. I poznałem trendy zarówno te europejskie, które są nam bliskie, ale też mogłyby się wydawać egzotyczne, jak kluby Afryki czy Azji, ale też Ameryki Północnej. I jest to doświadczenie, z którego czerpię do dziś i lubię sobie czasem włączyć jakiś taki niepopularny mecz, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy na przykład w Australii. A jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata w 2018 roku, to powiedz mi, czy ty zostałeś jakby przydzielony do analizy reprezentacji Belgii i Szwecji? Jak to wyglądało? Tak, byłem po prostu przydzielony. Też to, że otrzymałem 2 reprezentacje, było dla mnie zaskoczeniem, dlatego że praca tak naprawdę była ciągła. Ja jako analityk i jako trener jestem osobą bardzo taką detaliczną i chcąc jak najlepiej odwzorować atmosferę i klimat tego, co mam do przekazania, sprawdzam wszystkie konferencje prasowe, doniesienia medialne, media społecznościowe i na przykład przedstawienie analizy reprezentacji Brazylii po meczu Belgia-Japonia, który pamiętamy, jak się potoczył, gdzie Belgowie przegrywali 2-0 i rzutem na taśmę wygrali 3-2. Było dużym wyzwaniem też emocjonalnym, dlatego że wszystko się działo bardzo na bieżąco i ja też te informacje, które przekazywałem trenerowi Martinezowi, musiałem dostosowywać do tego, co się działo w poprzednim meczu tej drużyny, którą prowadzi. Oczywiście były też mecze mniej udane, chociaż bardzo ważne, jak mecz Szwecja-Niemcy. Tutaj akurat mam taką osobistą, jakby nie powiem, że zadrę, ale taki żal do trenera Marciniaka, że nie zdecydował się podejść do VAR-u, bo była tam sytuacja, w której Szwedzi mogli uzyskać rzut karny i mogliśmy sprawić niespodziankę i ograć mistrzów świata, będąc Kopciuszkiem. Natomiast mecz Szwecja-Szwajcaria był absolutnym majsterszykiem w wykonaniu skandynawskiej drużyny. Tutaj na przykład pomogły mi doświadczenia z Euro 2016, bo wiedziałem, jaki jest profil drużyny, oglądając te mecze 2 lata wcześniej i nigdy tak naprawdę w analizie nie wiadomo, co się przyda. I
Ta praca na mundialu była bardzo intensywna, bo bardzo często po prostu od razu po meczu siadałem i aktualizowałem raporty w środku nocy, bo trenerzy wymagali ich na następny dzień już rano po to, żeby dostosować jednostki treningowe. Więc to mnie nauczyło też takiej sprawności i prawidłowej selekcji treści, które muszą być przekazane nie tylko trenerom, ale też zawodnikom. No właśnie, jeżeli chodzi o ten mundial, to tak jak wspomniałeś, to ta analiza tej reprezentacji Brazylii to był taki dla ciebie najtrudniejsza analiza, czy może była jakaś reprezentacja, którą było trudniej rozszyfrować? Francja była trudniejsza. Brazylia nie była tak trudna, dlatego że Brazylijczycy mieli jasno określony styl gry, więc też ważne, bo często to jest zapominane, rolą analityka nie tylko jest przedstawić rywala, ale też zaproponować rozwiązania. I tu zablokowanie skrzydłowych w postaci Neymara i Williana i przekierowanie gry na Gabriela Jesusa, który miał w tamtym okresie słaby turniej, było z mojego punktu widzenia dość proste, natomiast znalezienie sposobu na Kyliana Mbappé to było duże wyzwanie. Udało mi się go znaleźć, bo Kylian Mbappé ma swoją jedną przypadłość, która go ogranicza. Natomiast nie będę tutaj pozwolić, że jej zdradzał, dlatego że może kiedyś ona zostanie jeszcze wykorzystana. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo żałuję tego meczu z Francją, dlatego że moim zdaniem Belgia była zespołem o największej sportowej pasji w tym turnieju i wierzyłem w złoto. Natomiast brąz też jest historycznym osiągnięciem dla Belgów i cieszę się, że mogłem pomóc, dać radość nie tylko tej społeczności, ale też po prostu tak sobie. No właśnie, to powiedz mi, czy ty jakby robiąc te analizy miałeś bezpośredni kontakt z selekcjonerem reprezentacji Belgii, czy po prostu wysyłałeś mu to, co zrobiłeś i na tym się kończyła twoja praca? Podczas pracy w Instacie my mieliśmy pośredników, takich jakby menadżerów, łączników i wszystkie prace zlecane i otrzymywane były za pośrednictwem tej osoby. Dostawaliśmy konkretne wytyczne ze sztabów, natomiast ja po turnieju byłem w kontakcie i z Federacją Belgijską, i z trenerem Martinezem. Natomiast ja, może to jest moja słabość poniekąd, że mierzę wysoko i miałem takie marzenie, żeby pojechać na staż do trenera Martineza po tym turnieju. Natomiast z przyczyn oczywistych to nie było możliwe, a staż w innej belgijskiej drużynie mnie nie interesował, dlatego że znam sposób funkcjonowania belgijskiej piłki i chciałem bardziej po prostu blisko i namacalnie poznać pracę trenera Martineza od środka, więc szkoda, że to nie doszło, ale tak, miałem kontakt z trenerem Martinezem, jest to bardzo życzliwy człowiek, taka osoba, jak widać ją właśnie na co dzień w mediach, i trzymam kciuki za jego pracę w Portugalii, bo uważam, że ta reprezentacja ma największy potencjał ze wszystkich europejskich nacji obecnie i śmiało może się bić o najwyższe cele. Euro już wygrali, Ligę Narodów już wygrali, natomiast myślę, że Mistrzostwo Świata jest spokojnie w ich zasięgu. A powiedz mi, czy jak oglądasz takie spotkanie, które wcześniej analizowałeś, gdzieś wysłałeś swoje te propozycje, jak zatrzymać danego zawodnika i widzisz, że to się zawodnikom na boisku nie udaje, to denerwujesz się tam gdzieś tam, oglądając takie spotkanie wtedy? W trakcie meczu tak. Potem już do tego nie wracam, dlatego że dużo jest emocji przy pracy właśnie na tym najwyższym poziomie. Nie ukrywam, że wygrana z Brazylią wywołała u mnie wzruszenie. I było to dla mnie wydarzenie, które zapamiętam do końca swojego życia. Natomiast no, jak to w piłce, sam wiesz, piłka to jest dużo emocji i one się rozgrywają tu i teraz. To nie chodzi tylko o te drużyny, dla których pracuję, ale też no, jestem przede wszystkim kibicem i mecze reprezentacji Polski też niosą ze sobą duży bagaż emocjonalny, przede wszystkim dla osób, które pracują w tej branży.
Więc tak jest, natomiast też się nauczyłem, że z czasem warto te emocje troszkę ostudzić i patrzeć na to tak spokojnie, bo też nie na wszystko ma się wpływ. I to jest ważne, że możesz zrobić najlepszą analizę i przygotować się najlepiej do meczu, natomiast przeciwnik po prostu będzie lepiej przygotowany, bo będzie miał na przykład większe nakłady finansowe albo jakieś okoliczności sprawią, że on zwycięży i trzeba to po prostu przyjąć z pokorą i to jest tak samo ważne dla takiej czystej higieny zdrowotnej. No właśnie, zahaczyłeś trochę o reprezentację Polski, to przypuśćmy, że słucha nas teraz Fernando Santos. Oglądałeś te mecze, co byś mu podpowiedział przed następnymi meczami, jeżeli chodzi o grę naszej kadry? Przede wszystkim uważam, że przeciwnicy powinni być przeanalizowani w 115%, bo oglądając mecz z Czechami miałem wrażenie, że drużyna nie była przygotowana na system gry reprezentacji Czech. Takie informacje też gdzieś się pojawiły i to jest niepokojące, jeżeli to faktycznie miało miejsce, bo jesteśmy na takim poziomie, że takie wydarzenia nie powinny mieć miejsca. Zachęcam trenera Santosza do odwagi i wiary w naszych zawodników atakujących, bo mamy super pokolenie graczy o dużych predyspozycjach techniczno-taktycznych z przodu. Dużo mówimy o Świderskim. Robert Lewandowski oczywiście to jest klasa sama w sobie i mimo słabszego okresu nikt nie odbierze mu jego klasy. Natomiast te młode pokolenie właśnie, jak Michał Skóraś, Kuba Kamiński, jest też w Ekstraklasie kilku fajnych graczy. Ja na przykład ostatnio oglądałem młodzieżówkę i w meczu z Albanią i to, w jaki sposób prezentuje się Michał Rakoczy, jest budujące, bo mam wrażenie, że to jest urodzony lider i warto by było takich zawodników też wprowadzać do reprezentacji. Co odbyło się na przykład na zasadzie Bena Ledermana, ale też wiemy, że trener Fernando Santos stosuje ustawienie głównie czwórką z tyłu, natomiast odnosząc się do naszego środowiska warmińsko-mazurskiego, myślę, że nie byłoby niczym złym, gdyby trener przetestował ustawienie z trójką z tyłu wahadłowymi i debiut Patryka Kuna. Bo jest to gracz o niezwykłym sercu i jego postępy w zakresie techniki są naprawdę imponujące przez te ostatnie lata. I myślę, że w obliczu tych problemów, jakie mamy na lewej stronie, nie warto zamykać się na jeden system i nie warto zamykać się na określone predyspozycje czysto fizyczne, a znając mazurski charakter Patryka, myślę, że odpłaciłby trenerowi z nawiązką i dużo naszych problemów na tej flance mógłby po prostu załatać. Skupiliśmy się na tej analizie drużynowej, ale wiem, że prowadzisz też analizę indywidualną między innymi z zawodnikami reprezentacji Polski. Powiedz mi, czym różni się właśnie taka analiza drużynowa, a taka indywidualna, którą przygotowujesz dla zawodników? Tak, obecnie pracuję z czterema zawodnikami indywidualnie, z czego dwoma z zagranicy, z Bartoszem Białkiem i Kubą Kamińskim. Ta analiza jest o tyle różna, że mogę wejść jeszcze bardziej w szczegół, dlatego że mam na to po prostu objętość czasową. I wiadomo, zawsze dostosowujemy to do pozycji, czyli inna będzie analiza dla napastnika, inna będzie analiza dla skrzydłowego, ale też na przykład podczas pracy z Krzysztofem Bąkowskim, którego znacie ze Stomilu Olsztyn, bardzo pechowy dla niego okres i cieszę się, że wraca teraz do gry w Stali Rzeszów, bo Krzysiek to też jest duży talent i to jest kwestia czasu, kiedy te jego umiejętności eksplodują. Ważne jest, żeby poznać osobę, z którą się pracuje i dostosować przekaz do tego, czego ta osoba potrzebuje. Na przykład w momencie, w którym pracujemy z napastnikiem i ten snajper ma gorszy okres strzelecki, uważam, że warto wracać wtedy do archiwalnych materiałów, żeby
przypominać temu napastnikowi, że on potrafi strzelać i że zniżka formy jest chwilowa. Dodatkowo analiza poszczególnych zachowań bramkarzy jest bardzo pomocna, bo tutaj taka wskazówka dla wszystkich. Ja na przykład ze swoich wieloletnich obserwacji zauważyłem, że bramkarze są mniej skuteczni, grając na swoją stronę niewiodącą. I to na przykład potwierdziło się w mojej własnej analizie mundialowej. Wojciech Szczęsny lepiej bronił strzały na prawą rękę niż na lewą rękę, bo ma po prostu tą stronę silniejszą. I to jest taka fajna rzecz. Na przykład jeżeli chodzi o Kubę Kamińskiego, mam nadzieję, że Kuba się nie obrazi, jak zdradzę, że bardzo mocno pracujemy nad wejściem w pole karne. Bo Kuba radzi sobie w rozegraniu piłki, jego selekcja podań jest bardzo dobra, w dryblingu stara się być coraz bardziej odważny, w obronie jest bardzo zdyscyplinowany. Wszyscy mówią o tym, że strzela za mało goli. W ogóle biorąc pod uwagę głosy eksperckie, uważam, że potrzebna jest debata a propos analizy w Polsce, bo warto by było trochę przedefiniować na przykład to, jak postrzegamy asystę. Jest dużo dyskusji na temat asyst pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a ważne, żebyśmy budowali, a nie burzyli, i na przykład tworzenie łańcucha bramkowego mogłoby działać pozytywnie na graczy, bo oni czuliby się bardziej dowartościowani, jeżeli biorą udział w akcji. Niekoniecznie wykonując ostatnie podanie, ale jak mówi Luka Modrić, czasem przechwyt jest ważniejszy niż to ostatnie podanie. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę, to te wejście i agresywność w polu karnym i taka odważna decyzja o strzale jest dla niego kluczowa. I cieszę się, że Kuba wdraża to coraz częściej, bo jego szarża w meczu z Bayernem to jego znak firmowy, a jego ostatnia akcja w meczu reprezentacji z Albanią to jest to, czego potrzebujemy po prostu. My jako drużyna narodowa, ale też jego klub VfL Wolfsburg, i cieszę się, że Kuba to wszystko poprawia, bo Kuba ma możliwości na granie w naprawdę dużej piłce. Dobrze, Marek, to powiedz mi jeszcze, bo też byłeś już pierwszym trenerem w niektórych drużynach. Powiedz mi, jaki jest twój taki plan na przyszłość? Czy ty chciałbyś się skupić na tej analizie, czy jednak byś tym pierwszym trenerem i te analizy wprowadzać właśnie w życie jako pierwszy trener jakiegoś zespołu? Zdecydowanie druga opcja. Nie ukrywam, że zastanawiam się teraz, w jaki sposób dalej prowadzić swoją pracę trenerską, bo wiemy, że Match Fixing jest w Polsce obecny i na przykład po odejściu z Narwi Ostrołęka, co było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem, i mimo tego krótkiego okresu dzisiaj żyjemy w bardzo dobrych relacjach i wiemy, że tak jak wspomniałem na bieżąco, po prostu nie byliśmy na siebie w tamtym momencie gotowi. Natomiast cały czas dopinguję Narew i trzymam za nią kciuki. Jestem w kontakcie i z prezesem, i z zawodnikami, więc fajnie, że da się w Polsce. Natomiast po okresie pracy w Narwi na przykład dostałem ofertę pracy w jednym z klubów trzecioligowych na Pomorzu, który po jakimś czasie został mu udowodniony match fixing, i to trochę mnie zastanawia, bo wiesz, możesz wykonywać swoją pracę dobrze, a ta praca może i tak nie być rzetelnie wynagrodzona, tak bym powiedział. I cały czas dostaję jakieś oferty pracy w różnych charakterach w Polsce. Natomiast na ten moment pracuję indywidualnie z zawodnikami i rozwijam projekt edukacyjny Football Talks, który robimy wspólnie z Pawłem Uszyło, i tam poruszamy dużo ważnych treści a propos uczenia się trenerów, zrozumienia zawodników młodych wchodzących do polskiej piłki, czy czytelnictwa wśród trenerów w Polsce, różnych zachowań, działań i tak dalej. Natomiast
ja jestem trenerem i będę trenerem. Wszyscy, wiele osób, z którymi rozmawiam, uważają, że analiza to jest moje życie. Natomiast to są osoby, które nie widziały mnie na boisku treningowym. Ja tam tak jakby jestem w pełni sobą i praca trenera jest dla mnie po prostu jak woda, jak chleb i jak powietrze. Mam takie marzenie, żeby kiedyś poprowadzić Mamy Giżycko, bo to jest klub z mojego rodzinnego miasta i mam nadzieję, że to marzenie kiedyś się spełni. Już zdradzę tutaj, że kiedyś prowadziliśmy takie rozmowy i to nie jest powiedziane, że to się nie wydarzy. Natomiast teraz trenerowi Radzewiczowi życzę powodzenia, aby Mamry wróciły do trzeciej ligi, bo szczebel centralny to jest miejsce tego klubu. I na pewno mój powrót na ławkę trenerską to jest kwestia czasu, natomiast właśnie doświadczenia z Mazowsza tak jakby uświadomiły mnie, że wszystko musi mieć swój właściwy czas i właściwe miejsce. I w tym momencie po prostu czekam na te właściwe okoliczności, a zajmuję się innymi projektami, dzięki którym mogę zrobić coś dobrego. Czyli z tego, co mówisz, to pomimo tego, że nie pracujesz obecnie jakby bezpośrednio w naszym regionie, to jednak te wyniki drużyny z regionu warmińsko-mazurskiego śledzisz na bieżąco. Tak. Ja jak wchodziłem do piłki jako młody dzieciak, jeszcze pamiętam z Tomi Lolsztyn w Ekstraklasie i jest to też klub bliski mojemu sercu, bo to tak naprawdę jedyny klub, który przebił się na ten szczebel centralny i trochę tam powalczył. Chciałbym pogratulować ostatniej wygranej z Motorem Lublin, bo to było niezwykle ważne zwycięstwo w drodze do powrotu na zaplecze Ekstraklasy. A moim zdaniem miejsce w Stomilu jest właśnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce i oby to się wydarzyło jak najszybciej. Natomiast ty jesteś bliżej i wiesz, że też wszystko musi być właściwie poukładane i infrastruktura też jest niezmiernie ważna, bo Olsztyn potrzebuje dobrego obiektu, żeby wielkie spektakle mogły mieć miejsce, a stać na to, bo przypomnę, że na przykład w zeszłym sezonie Stomil Olsztyn pokonał Miedź Legnica, która gra teraz w Ekstraklasie. I Olsztyn jako miasto nie tyle powinien, ile musi mieć drużynę na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce, bo to napędzi nie tylko ten klub, ale cały region do rozwoju nie tylko sportowego, ale też społecznego. Okej, super. To ja ci bardzo dziękuję za te ponad pół godziny poświęcone nam, no i życzę dalszych sukcesów trenerskich. Ja bardzo dziękuję i tak jak mówię, cały czas sercem z Warmią i z Mazurami. Też śledzę działania Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i wasze pomysły są świetne. Runda objazdowa po wszystkich klubach daje perspektywę, jak wygląda futbol na poziomie lokalnym. I róbcie dalej swoją robotę, bo robicie ją świetnie. Więc trzymam kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam całe Giżycko i okolice.